Hej, hej, z tej strony Emi, a przed nami kolejny odcinek z serii Handmade. No i tutaj, tak jak rok temu, to był ogólnie pierwszy odcinek z tej serii na moim kanale, więc myślę, że było mega fajnie. Tutaj mamy dynię. Przed odcinkiem odcięłam dół, bo ona niestety miała taki dzióbek i nie chciała przez to stać. No cóż, teraz na szczęście już chcę, więc spoko. Tutaj mam już przygotowany długopis, noże, łyżki, talerzyk na te właśnie resztki. No i pod spodem gazetę z pięknymi artykułami. Teraz nie mogę się skupić, bo cały czas je czytam. Żeby no, nie pobrudzić sobie biurka, tak? No i tutaj rysuję właśnie długopisem tą główkę do wycięcia. No i tutaj twarz dyni. Więc myślę, że jak ktoś się dobrze przyjrzy, to zobaczy, co ja tu kombinuję. Ogólnie niestety ten długopis nie bardzo ma ochotę ze mną współpracować, co oznacza, że nie widać w niektórych miejscach tego, co ja rysuję. Za to ten długopis zamiast rysować robi takie dziury w dyni. Ale w sumie dobrze, że widać cokolwiek, więc ja nie narzekam, bo mimo wszystko nie jest aż tak źle. No i cóż, ogólnie powiem wam, że nieźle się musiałam... przejęłam się nieźle, bo musiałam specjalnie jechać na zakupy właśnie do innej miejscowości, żeby dorwać dynię, bo u mnie no nie sprzedawali. I potem jak już pojechałam, to też była dość śmieszna historia, bo wchodzę do pierwszego sklepu i pani mówi, że ma dynię taką milimetrową, taką, no nie wiem, no taką to się w dłoni mieści, coś koło tego, i mówi, że były inne, ale już wszyscy wykupili. A ja jechałam właśnie tam ileś trochę dni, nie wiem, kilka dni przed Halloween, bo pomyślałam, że jak będzie wcześniej, to może właśnie nie będzie. No i myślę sobie, i co mam teraz zrobić? Wchodzę do drugiego sklepu i tam są ogólnie takie, nie wiem jak to powiedzieć, no takie niezbyt piękne te dynie, tak? Te tutaj, no raczej nie są, ta tutaj nie jest za piękna, powiedzmy sobie to szczerze. Ogólnie sprzedawczyni nie bardzo wiedziała, o co mi chodzi. Myślała, że ja chcę taką dynię do jedzenia. Wiecie, słoneczniki, takie te, znaczy nie słoneczniki, tylko takie nasionka. No, udało już mi się główkę wyciąć. Główkę wyciąć. Świetnie to brzmi. Było cholernie ciężko. Widzieliście, jak wbijałam ten nóż i jak to strasznie, masakra to była, ale przeżyłam. No i cóż, i stały sobie w różnych miejscach w sklepie właśnie dynie i tak pomyślałam, że jak ona stała w różnych miejscach, jak takie ozdoby, to ich się nie sprzedaje, tak? A sprzedawczyni mówi, że spoko, że sprzeda. No to ja się ucieszyłam, radośnie wychodzę ze sklepu, idę trochę dalej tam w głąb targu, bo coś jeszcze miałam kupić i wtedy nagle widzę, a tam stoisko od cholery pięknych, cudownych, idealnych, wspaniałych dyń, takich okrąglutkich, niepodrapanych, nie takich jak ta tutaj, taka wymęczona i takich, co to większe są i stać chcą, a nie, że mają taki dziubek na końcu i myślę sobie, okej, spoko. No ale nie będę już przecież oddawać, bo to tak trochę chamsko. No ale na razie idzie z tym dobrze, więc no nie wiem, nie jest źle, jak widać. No i teraz sobie tutaj nożem pomagam wyciągać te flaki ze środka. Ogólnie nie wiem, jakoś wydaje mi się, że w tamtym roku mocniej czułam zapach dyni, jak tak ją robiłam. Ale nie wiem, fajnie, mimo tego, że powiem wam, że tak trzymałam ten nóż tak całą dłonią, jakbym miała kogoś zadźgać, ale mega fajnie się bawiłam, mimo że no to było ciężkie, powiem wam. Naprawdę bałam się, że sobie coś upieprzę albo że dynię poniszczę, tak, że jak coś źle zrobię, no to ona wtedy pęknie dalej, prawda? Widzieliście, jak najpierw nie chciało ten nóż, nie chciał najpierw wejść w dynię, a potem nie chciał z niej wyjść. I tak mi się łapa telepała. Powiem wam, że lewa ręka boli mnie od właśnie
robienia tej dyni, od wkładania i wyciągania tego noża, za to prawa paradoksalnie boli mnie od trzymania właśnie tak dłoni roztapierzonej na dyni. Fajnie się te kawałki wyciągam, mega, mega. Więc tutaj już macie takie taką malutką podpowiedź. Ogólnie jestem w szoku, że udało mi się taką małą część wyciąć, i która dalej wygląda tak, jak powinna, i nic się nie zniszczyło. Naprawdę jestem w szoku. Znaczy, no w tamtym roku też mi się udało. Widzicie, tutaj ta dynia ma takie kawałki niezaładne. Teraz idziemy do uśmieszku, bo jakby pomyślałam, że mniej się boję zrobić uśmiech niż oczy, dlatego no, to zostawię sobie na końcu i może przeżyję albo nie. No w każdym razie tutaj znowu no jak to się nazywa? Podważanie środka. Tam też powycinam trochę, bo to tak jednak krzywo ten nóż wkładałam i ważne, żeby było widać, jak się patrzy na tą dynię, te dziury. No i teraz zabieram się już za oczy. Tak, kwadratowe. W każdym razie myślę, że już widzicie. W tamtym roku zrobiłam zwykłą dynię, taką najbardziej klasyczną, z takimi wrednymi oczami i z takim uśmiechem drapieżnym z zębami. I pamiętam, chyba nawet mówiłam, że chciałabym zrobić coś takiego bardziej konkretnego, tak? Ale pomyślałam, że skoro tamto to była pierwsza dynia w moim życiu, to jakby no nie pozwoliłam sobie na jakieś tam szaleństwa, bo chciałam tak zwyczajnie. Natomiast teraz już można powiedzieć, że jestem weteranką, bo drugi raz w życiu się z tym męczę. I ogólnie nawet sprawnie mi to idzie. Myślałam, że będę musiała od cholery się z tym namęczyć, a nawet nieźle mi to idzie. I też nawet pamiętam, że się w tamtym roku bardziej upieprzyłam. Tam sobie czasem wycięłam dłonią chusteczkę, ale serio, jakoś, nie wiem, mniej jestem ubrudzona. No, więc w tym roku zdecydowałam się na Harry'ego Pottera. Moja wielka, wielka miłość, tak, od wielu, wielu lat. W sensie nie Harry Potter jako postać, tylko jako seria. Nieważne. W każdym razie, no, jest Harry Potter jako postać tym razem tutaj, bo jakby jest najbardziej charakterystyczny. Więc myślę, że najłatwiej rozpoznać, kto to jest. A po drugie, jakby ktoś mi wrzeszy za oknem, spoko. No i jakby pomyślałam, że no jest taki charakterystyczny, tak? Te okularki, blizna na czole. Ogólnie oglądałam sobie właśnie w internecie różne dynie potterowe jako inspiracje. Bo ogólnie w tamtym roku, jak szukałam takiej zwykłej też właśnie w internecie, to znalazłam też Pottera. I tak zostało mi to w głowie i tak nim jeszcze pojechałam po tą dynię, to miałam w głowie, że ja chcę Harry'ego. I tak, i koniec, i kropka, no. Więc jakby były różne, naprawdę niektóre są takie piękne, że aż po prostu gęba się nie chce zamknąć. Kogo ja tam nie widziałam? Z Gretka, Syriusza, Hagrida, Voldemorta, Rona, Hermione, absolutnie, Snape'a, super, wszystkich, serio. No ale pomyślałam, że jednak Harry Potter będzie najbardziej charakterystyczny. Widziałam też bardzo różne wersje, takie na przykład, że ludzie rysowali długopisem te okularki po bokach, czy tam markerem w sumie bardziej. Widziałam też takie, gdzie to była bardziej niewydrążona dynia, tylko taka sobie zwykła dynia, która na przykład miała szaliczek przywiązany, albo włoski narysowane markerem na głowie, czy tam jakąś, nie wiem, czapkę, cokolwiek. Albo takie, że jakby mamy wydrążone oczka, ale w środku jest jeszcze tak zostawione, żeby było, w sensie wydrążone okulary, ale w środku takie kółeczko małe na oczko. Ale pomyślałam, że aż tak to ja nie umiem. Zresztą tutaj naprawdę bałam się, że te okulary nie będą chciały się trzymać, ale się trzymają, więc jestem w mega szoku. Uśmiech mi trochę krzywy wyszedł, ale spoko, myślę, że fajnie, że się aż tak nie szczerze. W końcu Harry jakoś nie był taki za bardzo, nie? Wyszczerzone od rana do wieczora. Jeszcze trochę powyciągam tego ze środka, ale naprawdę całość zajęła mi 20 minut równo. Potem to no, przyspieszy się, prawda? Ale jestem w szoku, że aż tak mało czasu mi to zajęło. Tutaj mamy główkę, którą zapomniałam, że ona się przyda. Ją włożyłam tam w te wszystkie bierki i teraz jest cała mokra. No, mamy naszą czapeczkę, a tutaj już po ciemku. Ze świeczką w środku. No jeszcze nie jest całkiem ciemno na dworze, ale myślę, że jest nie najgorzej i wygląda słodko i mocno pachnie ta dynia.
Teraz już mocniej niż wcześniej. Trochę się przypaliło, jak tą główkę nałożyłam. W ogóle przez oko zapalam tą zapałkę, więc jest fajnie. No i mam nadzieję, że Wam się podoba i pa!